Tak wyglądają najmniej realistyczne bedwarsy w Minecrafcie. Patrzcie, to jest łóżko. Tak prezentuje się łóżko na najmniej realistycznych bedwarsach w Minecrafcie. A tak z kolei prezentuje się normalny Minecraft, który wszyscy znamy, czyli 16 pikseli. Oczywiście tekstur paka. No i takiego Minecrafta wszyscy znamy. No wiecie, ładne deseczki, wszystko się prezentuje ładnie, tak wygląda łóżko. A co gdybym ja wam pokazał najbardziej realistycznego Minecrafta, który udało mi się ogarnąć i kupić? Zobaczcie to. A zaczęło się to wszystko od kupienia shaderów. Tak, shadery, które kosztują aż $15, czyli na przeliczeniu na polski to jakieś, no, 63 zł. Więc dodaję to do koszyka oczywiście. A kolejną rzeczą, która jest naprawdę bardzo ważna, to jest texture pack 2048x2048, czyli na po prostu największa rozdzielczość raczej jaka się da, no bardzo duża w każdym bądź razie rozdzielczość texture packa. Bo ten tekstury, który widzieliśmy przed chwilą, czyli te, mają 16x16 pikseli, co nie? Ten texture pack. A wyobraźcie sobie, jakby wyglądał texture pack 2040... Nie, no jak to jest? 2048x2048. What is this? 25 dolców. No, czyli no troszkę kosztuje. Zobaczymy, ile wszystko będzie mnie kosztowało. Ciekawe, czy mi w ogóle pójdzie. I całość mnie wyniesie $40. To jest jakieś, no kurde, czekajcie, 168 zł. Tak, czyli no 170 zł. Nice. Ech, no to co? Kupujemy to i widzowie, to będzie naprawdę najlepszy Minecraft na świecie. Okej, jak widzicie, wszystko kupione. Okej, widzowie, jesteśmy. I zobaczcie, jak tu za mną wszystko się rusza. Oh no, oh no. Ja pier... Przecież to jest... Przecież to jest cudowne! Widzowie, nie wiem czy właśnie... O, mój kop nie będzie lagował za bardzo, ale przecież to jest cudowna rzecz! Ja nie ja już się jaram samym tym, że to wszystko... I jak to wygląda? Realistycznie, to nie jak te w ogóle bedwarsy, to wygląda jak coś nowego, nie? Widzowie, za chwilę wam pokażę w ogóle, jak wyglądają inne rzeczy, bo to jest naprawdę mega epickie! Więc zostawcie lajka oczywiście. Czekajcie, zobaczcie na wełnę, zobaczcie jak wygląda wełna. Look at this, bro. Bro. Nie no, przecież to jest cudowne. Przecież to jest coś cudownego. Nie no, to jest cudowne, widzowie. Tylko jak coś to sorry za mojego kompa, no niestety on będzie lagował. Za chwilę wam pokażę, co się robi w ogóle. Tajemnicę wam zdradzę, co się robi w ogóle z ciałami, jak tutaj dedną. Patrzcie na te liście, że coś pięknego. O, tam jest ziomeczek. Ja w ogóle chciałbym, albo nie chciałbym być, dla mojego kompa raczej nie, wbić do lasu na przykład na survivalu V1, nie? Przecież to będzie cudowne. Czekajcie, włączę sobie jak tu, nie no nie. Ja się jaram jak dziecko, czekajcie, cheaty. Włączę sobie cheaty, mam w ogóle wyłączonego flya. W ogóle ja na początku wątpiłem, że ja w ogóle jestem w Minecrafcie i na CMC, nie? Bo no przecież to cudownie wygląda, nie? Patrzcie na te kwiatki. Oh no, man. Patrz to. What? Jak to zleciało? Widzieliście to? To też może zlecieć, tak? What? Normalnie, co jest? What? Nie no, przepiękna rzecz, patrzcie na te liście. Lol, jak to wygląda, nie? Czekaj, dobra, włączę se flya, podlecę se po diaksiki, 3 diaksy mam. Dobra, ziomeczku, chcę wam pokazać w ogóle, jak wygląda tutaj zabijanie typków, bo to jest naprawdę coś wartego uwagi. What? To ja zniszczyłem, czy ktoś mi zniszczył? Nie wiem. E no, elo, chcesz zobaczyć ten? Kajtek, kurde, dobra, Kajtek, serio, sorry, ale, będę musiał, patrzcie, dobra, bije się ze mną, mogę sobie odlecieć, mogę. Sorry, ja będę ci tuszkował, bo chcę pokazać ludziom, jak to wygląda, patrz to, mordo. Jak to, wygląda, ej, no widzieliście to, że to jest coś cudownego. Czekaj, rozdupcę go i będę mógł się bawić jego ciałem. Nie no, jak to brzmi, nie? Będę mógł się bawić jego ciałem, przecież to są jaja. Ja pierdzielę, czekaj, fly. Nie no, to jest coś cudownego, muszę. Nie, ja mogę to jeszcze kopać. Yo, jak on poleciał tutaj i znika po chwili. Mordo, dzisiaj będziesz katowany, nie? Mordo, dzisiaj będziesz katowany. Przez ten realistycznego Minecrafta, jak w ogóle mi zlagowało to. Pato, normalnie, lecisz na łóżko. I ja. A czekajcie, jak zniszczę mu łóżko. O, w ogóle, co to jest? To jest... Wkurzył się chyba. Dobra, wait, muszę coś kupić. Czekaj, sorry, mordo, ale... dzisiaj jest testowanie realistycznego Minecrafta. Jeszcze dzisiaj normalnie... Jesteś dzisiaj normalnie, że tak powiem... A, idź. Ups. Jesteś dzisiaj znęcany normalnie nad tobą. Boże, co ja gadam? Cię masz przewalone, o, po prostu tak. Dobra, wiecie co? Nie mogę się na to napatrzeć. No przecież to jest coś cudownego. No i... Nie, no nie powiedzcie, że nie. Nie powiedzcie, że nie. Jeszcze mój komp to jest po prostu tutaj... Wiecie, no jeszcze... Dobrze, że on żyje, nie? Dobrze, że on żyje. Jak to wygląda epicko? Nie no, ja się posikam, widzowie, nie? Ja się naprawdę posikam. Ja mam w ogóle złota. Przecież mogę sobie cheaty włączyć. Co ja robię? Zobaczymy, jak na środku wyglądają te drzewka. Nie no. Nie no, look at this, guys. O, tu jeszcze jakiś ziomeczek biegnie. Elo! Stiviaka chcę rozwalić, dobra. Stiviaka chcę rozwalić. Patrzcie na Stiviaka. Elo, Stivie!
Lecisz na dół, ojo, jak poleciał. Dobra, nie no, coś pięknego, widzowie, coś pięknego. To w ogóle, można na tym przejść? Można. Nie no, coś pięknego to jest, widzowie, patrzcie jak to odlatuje. Nie, widzowie, naprawdę, musicie zostawić za to łapeczkę w górę. Chcę zobaczyć tylko jeszcze, o, jak działają na przykład TNT albo te fireballe, nie? To będzie ciekawe. Woda też jak działa, czekajcie, zobaczymy sobie fireballe, sorry mordeczko, ale wow! Yo, ale to jest mega! Dobra, idę mu zniszczyć łóżko. Jak ja się jaram jak dziecko, no ale ludzie, no czy widzieliście kiedyś coś takiego? No, god damn it, no. Czekaj, czekaj, sorry stary, ale jak wkurzasz mnie stary, krowo. Wkurzasz mnie, krowo. Naprawdę, wkurzasz mnie już. W sensie ja ciebie pewnie też, ale nie mogę. A, zlagowało. Ale no, to jest serio, to jest epic, that is epic, man. Patrzcie jak to się niszczy, lol, lol. Ledwo widać łóżko. A, muszę odlecieć. To, ej, mam tego, w sumie fireballa. Wow, wyleciał. Jeszcze raz, wow, wyleciał, dobra. Lecimy na niego, lecimy na niego. Nie mogę, a łóżko się rozwali? What, rozwaliło się łóżko. Jakiś inny kolor, on miał chyba niebieski, tak? Czy co? Nie, on ma czerwony, ale lol, widzieliście to? Rozwaliło się łóżko, dobra, niszczę go. O, walnął mnie, o ty. No i leżysz, spoczywaj w pokoju, twój grób jest tutaj, tak jest, składajmy grób, masz dla ciebie złoto, ja pierdzielę, nie no, to jest przepiękne, naprawdę to jest przepiękne, widzowie, czekajcie. Oh no, o ty dziadu, o ty mały dziadu, ej, zniszczył mi łóżko, ziomek, zniszczył mi ziomek łóżko, czekajcie, wezmę sobie cheaty, wezmę sobie, o, na przykład zobaczymy sobie jak woda tutaj działa, ja chciałbym sobie na przykład wodę, usunąłem całe złoto, nie ważne, jak chciałbym sobie wodę na przykład wylać, jak to działa. Wow, przepiękne, widzowie. A gąbka? Ej, jestem ciekawy, czy gąbka sysa wodę. To chyba nie jest to, nie? Czekajcie. Aj, no niestety nie to, ale myślałem, że to będzie animowane, ale nie. Więc no trochę lipa, ale what? Ale to się śmiesznie rozwala ta gąbka. Tak wygląda gąbka w środku. No dobra, czyli ja łóżka nie mam, czyli mam przypał. Pójdźmy sobie do szarego, gdzie on w ogóle? Tutaj się skitrał gdzieś, nie? Czekaj. W moim tym, nie? Ale tu jest ciemno, trzeba mieć pochodnie w ogóle, widzowie, żeby było jaśniej, nie? Nie no, dajcie znać, czy wy byście umieli grać na takich Bedwarsach, bo ja w sumie, no tak, no tak, dałbym radę grać. Byleby bez cheatów, nie? Let's go. Zniszczone łóżko, o, dobra, zniszczyliśmy mu łóżko. Jak to wszystko realistycznie wygląda. No piękna rzecz, piękna rzecz. Dobra, gdzie on jest teraz? Jest tak realnie, what, nie? No powiedzcie, że to nie jest realistyczne, no. Dobra, widzowie, widzę ziomeczka. Widzę ziomeczka, patrzcie jak się skitrał. Elo, mordo, elu wina. Elu wina. Wiesz, tak powiem, muszę cię rozklepać, stary. Dobra, ale nie kop tego. Nie na mojej posesji. Nie rozwalaj dirta. Dobra, stary. Mati, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Muszę cię sklepać. Sorry. A, zabiję cię, ale muszę cię zabić. Nie skacz w przepaść. Muszę cię zabić. Ta. Joko wyleciał i wygrana. Nice. Okej, widzowie, a w tym momencie jesteśmy sobie na serwerze Survival na CMC. I to jest taki bonusik, bo zobaczcie, jak Minecraft potrafi być realistyczny. Jak można się zakochać w tej grze na nowo. No widzowie, nie wyobrażam sobie w ogóle, że to jest Minecraft, naprawdę. Przecież to jest cudowne. W ogóle nie wygląda jak Minecraft, zobaczcie na te detale, na te szczegóły. Przecież to jest coś pięknego, a wiecie co? Jeszcze możemy sobie polecieć na Elytrze oczywiście. No to jest mój serwer acmc.pl. A tutaj mamy, o, jaskinie. Jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak jaskinie się prezentują w tym wszystkim. Patrzcie jak wygląda ta jaskinia. Przecież to jest coś cudownego, naprawdę. Jestem zakochany, widzowie, w tym wszystkim, naprawdę. Na przykład idziemy sobie po węgiel i proszę bardzo, tak, ten węgiel się zdobywa. No kurczę, no przecież to jest coś cudownego. Wow, patrzcie jak wyglądają grzyby. To jest coś cudownego, widzowie. No przecież to tak wygląda realistycznie. Dobra, widzowie, spróbujmy sobie wejść w ogóle pod wodę. I czy to coś tutaj coś jest zmienione? Nie, jak to co? Nie, no to jest przepiękne. Zobaczcie jak to wygląda. Tak więc widzowie, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to napiszcie. A ja lecę, to jest coś cudownego, nie?